Witam Państwa, zapraszam na 16 odcinek drugiego tomu wspomnień Andrzeja Rozpochowskiego o Solidarności. Czyta Andrzej Rozpochowski. Rozdział pod tytułem Region Śląsko-Dąbrowski. Krajobraz po bitwie. Wydarzeniem dość szczególnym na zjeździe krajowym było rozprowadzanie wśród delegatów książki pod tytułem Who is who? Kto jest kto? Nie wiem, kim byli jej autorzy i kim był jej wydawca, ale była to pierwsza publikacja o ojcach, założycielach i czołowych przywódcach Solidarności. Zamieszczono ich zdjęcia i polityczną głównie biografię. Nie ja jeden byłem jednak niezadowolony z tego, co tam o mnie czy o innych napisano. Długo nie wiedziałem, kto to uczynił. Później się dowiedziałem, że tekst o mnie napisał podobno szef Solidarności w ośrodku regionalnej telewizji katowickiej, wspominany już przeze mnie Rafał Szymoński. Zjazd zakończył się w pierwszym tygodniu października 1981 roku. Wróciłem do regionu z wielką ulgą i ponownie na spotkaniach z różnymi środowiskami ludzi relacjonowałem wydarzenia ze zjazdu. Ponadto, będąc już na powrót członkiem władz krajowych związku, trzeba się było do ich posiedzeń dobrze przygotowywać i na nie jeździć. Z zarządem regionu w dalszym ciągu żadnego kontaktu nie miałem. Do dnia stanu wojennego ani razu nie byłem w jego siedzibie. Nie miałem ochoty się więcej wpraszać. Tymczasem z coraz liczniejszych środowisk regionu docierało coraz wyraźniejsze niezadowolenie z pracy zarządu. Dominował w nim najbardziej jeden zarzut. Oni nic nie robią, tylko cały czas gadają na niekończących się posiedzeniach. Tak naprawdę było. Kanapowi rewolucjoniści, tak ich sobie nazwałem. Ich działaniem jest gadanie o działaniu. Oczywiście to nie było nic nowego. Historia ruchów lewicowych jest bardzo bogata w takie wydarzenia. Dotyczy to zwłaszcza młodej inteligencji. Niech mi jednak nikt nie próbuje imputować antyinteligenckiego nastawienia, bo takiego nie mam. Sam jestem inteligenckiego pochodzenia. Natomiast rzeczy trzeba nazywać po imieniu i kropka. Prawdą jest, że ryba psuje się od głowy. Ludzie wiedzą, co mówią, kiedy mówią, jaki pan, taki kram. Tak już jest. Podczas internowania większość czasu spędziłem razem z Leszkiem Waliszewskim. Żyliśmy w zgodzie, bo prywatnie jest on bardzo fajnym facetem, ale tam wówczas poznałem, że ostatnią dla niego rzeczą jest podejmowanie decyzji. On sam się wobec mnie do tego przyznał. Jak więc mógł sprawnie działać kierowany przez niego zarząd regionu? Ludzie są, jacy są i nie wolno udawać, że jest inaczej. Nie wyrażam w tej myśli żadnej złej woli, ale intelektualnie uczciwy, zdrowy rozsądek. Wyznaję pogląd, że nie każdy przyzwoity i mądry człowiek nadaje się na przywódcze stanowisko w życiu publicznym. Grzech zaniechania jest bowiem takim samym grzechem jak inne i rodzi również złe konsekwencje. Przywódca to nie uczony albo dyrektor czy menadżer, a tym bardziej urzędnik. Tymczasem, niezależnie od miejsca, z którego przyszli, za dużo ludzi nowego zarządu regionu zachowywało się tak,
jakby byli filozofami lub urzędnikami. I to był podstawowy problem. Ludzie w zakładach pracy i wszędzie indziej oczekiwali bowiem nie na biernych myślicieli i urzędników, ale na energicznych przywódców i liderów, za którymi będą szli. O dobrym liderze nie świadczą niestety dyplomy szkół czy liczba posiadanych stopni naukowych lub mentalność biurokraty. Jak się wydaje zawsze wcale niemałej liczbie ludzi. Dobry przywódca musi być przede wszystkim naturalnym liderem. Musi posiadać ugruntowane poglądy społeczne i gotowość wcielania ich w czyn. Ostatnią dla niego rzeczą jest oglądanie się na kompromis. Do kompromisu lider dochodzi dopiero wówczas, kiedy dalej nie może już iść samodzielnie. To za nim idą albo nie idą inni. Człowiek, choć najzłodszy prywatnie, marnym jest przywódcą, jeżeli boi się podejmowania decyzji, ponieważ stale się waha, czy tak będzie dobrze. Jest to człowiek, który z góry nastawia się na kompromis, z góry oczekuje na stanowiska innych ludzi. Taki człowiek nie jest liderem i jest słabym przywódcą. Może natomiast być świetnym urzędnikiem albo dobrym dyrektorem. Dla przywódcy, jak to już wyjawiłem, pierwszym przykazaniem jest, aby postępowanie było słuszne bez względu na okoliczności, a dopiero potem niech ma on rozsądne, możliwe i inne teoretyczne odczucia. Któregoś dnia dowiedziałem się, że ekspert, w cudzysłowie, minionego naszego regionalnego pierwszego walnego zebrania delegatów, doktor prawa, towarzysz M. Kudej, oddał mandat delegata WZD. To świadczyło najwymowniej, kim ten człowiek był naprawdę. Polityczny gangster do wynajęcia. Odstrzelił w regionie Rozpuchowskiego i po wykonaniu brudnej roboty zniknął. W październiku 1981 roku, po pierwszym krajowym zjeździe delegatów, miały miejsce w regionie dwa ważne dla mnie wydarzenia, ale nie pamiętam, które z nich było pierwsze. Sądzę jednak, że najpierw odbyło się wspominane już przeze mnie specjalne zebranie Solidarności w Hucie Katowice. Jego celem było odnieść się do wydarzeń minionego walnego zebrania delegatów, a w szczególności do tego, do czego tam doszło wobec mojej osoby. Komisja Zakładowa Związku przekazała mi zaproszenie, abym na zebranie koniecznie się stawił. Tak też uczyniłem. Szczerze mówiąc, wcześniej naprawdę nie wiedziałem, jakie wobec tych spraw postawy przeważają w Hucie. Mając na względzie nieodległą przeszłość, przygotowany byłem na różne, również niemiłe mi oceny, ale w miarę upływu zebrania byłem nim coraz bardziej pozytywnie zaskoczony. Przede wszystkim dominował pogląd, że na walnym zebraniu delegatów dokonano wobec mnie bezwzględnych manipulacji, aby mnie z władz nowego regionu po prostu wyeliminować. I uznano poza wszystkim innym, że jednym ze sprawców tej sytuacji jest przewodniczący Komisji Zakładowej Jacek Kilian. Jego tłumaczenia, że zgłaszając mnie do wyborów na stanowisko przewodniczącego zarządu regionu, sądził, iż jestem tym samym również kandydatem na członka zarządu regionu, uczestnicy zebrania uznali za kłamliwe,
ponieważ jak mało kto, on dobrze wiedział, jakie są wymagania ordynacji wyborczej. Dlatego w dominującej opinii zebranych uznano, że Kilian poprzez to, co zrobił, świadomie uczestniczył w procesie wyeliminowania mnie z regionalnych płac Solidarności. Mówiono zdecydowanie, że było to przecież strategicznym dążeniem reżimu komunistów, ale zebrani działacze związku mówili również o wewnątrzzwiązkowych działaniach przeciwko mojej osobie. Samokrytycznie padły w tej mierze gorzkie uwagi także wobec tego, jak tę sytuację wcześniej wspomagali przedstawiciele ich własnej komisji zakładowej związku. Przepraszano mnie. Wówczas zabrał też głos uczestniczący w zebraniu Ryszard Błaszczyk, który jako jedyny z Huty znalazł się we władzach nowego regionu i w ścisłym kierownictwie krajowym Solidarności. Stwierdził on mniej więcej to, że jest prawdą, iż na pierwszym walnym zebraniu delegatów była zawiązana wobec mnie związkowa konspiracja dla wyeliminowania mojej osoby z regionalnych władz Solidarności w ogóle i że uczestniczył w tym sam Lech Wałęsa. Wypowiedź ta uczestnikami zebrania po prostu wstrząsnęła. Co innego, kiedy do uszu ludzi dociera szum informacyjny, a co innego, kiedy jakaś plotka zostaje oficjalnie potwierdzona przez człowieka z najwyższego kierownictwa związku, uprzednio przecież również mnie w czasie WZD ostro krytykującego. Zebranie postanowiło więc dwie rzeczy. Jacka Kiliana zdjąć z funkcji przewodniczącego Komisji Zakładowej, a Andrzeja Rospuchowskiego do Komisji Zakładowej przyjąć. Był to czas, kiedy wreszcie i ja zabrałem głos. Istotą mojego wystąpienia było wzięcie Kiliana niejako w obronę, ponieważ uznałem, że sprawy z walnego zebrania delegatów trzeba najpierw dobrze wyjaśnić, a ja nie chcę ich zaczynać od personalnego rewanżu. Jest także coraz bardziej napięta sytuacja w kraju i na tym przede wszystkim trzeba teraz skupić wszystkie nasze siły. Nie pamiętam, czy w związku z moją postawą, która jednych ludzi dziwiła, a u innych wywołała podziw i uznanie, doszło do głosowania nad usunięciem Kiliana, gdyż ja prosiłem, aby tego nie robiono. Wiem tylko, że on na swoim stanowisku pozostał. Natomiast przy powszechnym aplauzie wybrano mnie do Komisji Zakładowej Huty Katowice, przez co wróciłem do początku, kiedy z członkostwa w niej i z przewodzenia zrezygnowałem, odchodząc rok temu do służby wyłącznie na szczeblu regionalnym. Jednakże dużą część mojego wystąpienia w Hucie poświęciłem krótkiemu opowiedzeniu o minionym pierwszym zjeździe krajowym związku. Ludzie byli bardzo głodni prawdy o tym, co się tam i jak naprawdę działo. Więc przedstawiłem im, moim zdaniem, najistotniejsze fakty. Najlepiej odda to treść mojego wystąpienia, zapisana pewnie z podsłuchu w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. Proszę bardzo uważnie to znaleźć na końcu książki w specjalnym rozdziale z dokumentami dotąd nieprzytaczanymi i przeczytać, bo znajdują się tam. Proszę bardzo uważnie
to znaleźć na końcu książki, w specjalnym rozdziale z dokumentami dotąd nieprzytaczanymi i przeczytać, bo znajdują się tam odniesienia również do dzisiejszej zagmatwanej polityki części elit III RP, w szczególności do Rosji. Sam oficer Służby Bezpieczeństwa podkreślił to sobie ołówkiem. W Hucie znano też moją już od pewnego czasu wolę powołania w Dąbrowie Górniczej Miejskiej Komisji Koordynacyjnej Związku i wyrażono dla mnie w tej misji pełne poparcie. Tak więc 29 października 1981 roku w Dąbrowie Górniczej doszło do zebrania założycielskiego MKK. Posiadam z niego protokół. W krótkim czasie po tym wydarzeniu zaczęły do mnie docierać ciekawe echa mojej nowej funkcji przewodniczącego MKK w Dąbrowie Górniczej. Siedzibę mieliśmy w tym samym kompleksie budynku w centrum miasta, w którym urzędowała Miejska Rada Narodowa. Otóż spotkało się ze mną kilka osób z kręgu radnych Miejskiej Rady Narodowej, aby mi powiedzieć, że na ich posiedzeniach zaczęło się pojawiać moje nazwisko. Zdarzali się bowiem radni, którzy w ferworze dyskusji na posiedzeniu Rady, kiedy denerwowali się na nieporadność innych w rozwiązywaniu jakiegoś problemu, mówili, że pewnego dnia porządek tutaj zrobi Rozpłochowski, urzędujący za ścianą szef Miejskiej Solidarności. Podobno były wówczas nerwowe reakcje innych radnych, ale straszenie mną raczej skutkowało. Śmiałem się. Pamiętam też, że kilkakrotnie na korytarzach spotykałem się, mijaliśmy się z różnymi urzędnikami Miejskiej Rady Narodowej, którzy sami nawiązywali ze mną rozmowy. Między innymi popołudniami, kiedy oni szli już do domu, a ja oczywiście jeszcze byłem w MKK. Mówili mi, abym też to już zostawił, bo jutro jest nowy dzień. Zapraszali mnie, abym na przykład teraz po pracy poszedł z nimi do sali gimnastycznej trochę się rozruszać i odprężyć. Dziękowałem za to, ale odmawiałem, tłumacząc, że w biurze mam jeszcze sporo pracy. Taka zresztą była prawda. Kiedy byłem internowany w więzieniu w Zabrzu Zaborzu, moja przyszła żona Basia kiedyś na widzeniu powiedziała mi, że w naszym mieszkaniu w Gołonogu pewnego dnia odwiedził ją nieznajomy mężczyzna. Przedstawił się jej jako radny Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej i powiedział, że zna mnie ze wspólnych tam spotkań. Zaoferował swoją pomoc, pytając, czy czegoś nie trzeba. Barbara podziękowała mu, ale z ostrożności powiedziała, że w chwili obecnej ze wszystkim sobie radzi. Powiedziała mi, że bała się prowokacji. Człowiek ten więcej już się nie zjawił. Dokument Służby Bezpieczeństwa pod tytułem Informacja, sporządzony 30 października 1981 roku przez podporucznika Janusza Marszałka, podaje, cytuję: prowadzone w okresie pierwszego krajowego zjazdu delegatów nasze działania operacyjne i specjalne podporządkowane zostały niedopuszczeniu do wyboru figuranta do składu władz krajowych związku. Działania te realizowano podobnie jak w okresie walnego zebrania delegatów, zlecając osobowym źródłom informacji propagowanie wśród delegatów negatywnych cech figuranta
oraz wykazywanie nieprawidłowości, jakie występowały w MKZ Katowice w okresie, gdy był on przewodniczącym zarządu. Osobowe źródła otrzymywały również zadania dyskredytowania A. Rospuchowskiego wśród delegatów poprzez sugerowanie, że wymieniony nie posiada zaufania wśród członków Solidarności swojego macierzystego zakładu, to jest Huty Katowice, i innych zakładów pracy województwa katowickiego, jak również, że operuje on tylko sloganami, nie znając się faktycznie na pracy związkowej i problematyce innych grup zawodowych. Do zadań osobowych źródeł informacji należało ponadto wykazywanie nieprawidłowości natury finansowej, jakie miały miejsce w MKZ Katowice, i powoływanie się przy tym na konkretne dokumenty związkowe opracowane w tej kwestii oraz sygnalizowanie sprawy sprzeniewierzenia darów otrzymanych z zagranicy przez działaczy MKZ, w tym A. Rospuchowskiego. Sprawa ta nie została dotychczas całkowicie wyjaśniona, pomimo podjętych działań operacyjnych oraz inspirowania działu interwencji zarządu regionu do przeprowadzenia postępowania kontrolnego. Problematyka przedstawiona powyżej znalazła również odzwierciedlenie w wydawnictwach związkowych, jak Biuletyn Informacyjny Solidarności, BIS Solidarność i pismo Ciernie. W ramach działań specjalnych opracowano i rozkolportowano wśród części delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów materiał propagandowy pod tytułem Niepotrzebni nie chcą odejść, zawierający przedruk artykułów z Biuletynu Solidarności wraz z odpowiednim komentarzem. Materiał ten demaskował poczynania działaczy MKZ Katowice po porażce A. Rospuchowskiego na walnym zebraniu delegatów. Kolportowano ponadto ulotkę zatytułowaną Działacze okazali się pospolitymi złodziejami, w której opisano fakty wykorzystywania funduszy związkowych do celów osobistych, jak również sprawę przywłaszczenia darów otrzymanych z zagranicy przez A. Rospuchowskiego i jego współpracowników. W dniu 16 października bieżącego roku w Hucie Katowice odbyło się zebranie delegatów wydziałowych NSZZ Solidarność, na którym postawiono m.in. sprawę dokooptowania do komisji zakładowej jednego członka za S. Mandzieja, wyjeżdżającego za granicę. Zgłoszono kandydaturę A. Rospuchowskiego, który w głosowaniu otrzymał 58 głosów przy 4 wstrzymujących się. W dniu 29 bieżącego miesiąca odbyły się wybory do Miejskiej Komisji Koordynacyjnej Miasta Dąbrowa Górnicza, w trakcie których A. Rospuchowski wybrany został przewodniczącym tej komisji. W związku z dotychczasową działalnością A. Rospuchowskiego Prokuratura Wojewódzka w Katowicach prowadzi śledztwo numer 2 DS 38/81 wszczęte 20 marca 1981 roku o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i szkalowanie organizacji politycznej PZPR, to jest o przestępstwo z artykułu 237 KK i 271 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 273 paragraf 1 KK.
Niezależnie od wyżej wymienionego, w dniu 14 lipca 1981 roku prokuratura wojewódzka w Katowicach wszczęła śledztwo numer 2 DS 89/81 w sprawie rozpowszechniania od jesieni 1980 roku na terenie województwa katowickiego przy pomocy druków, ulotek i innych pism fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, to jest o przestępstwo z artykułu 271 artykuł 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 273 paragraf 1 KK. Śledztwo to, którym objęta jest również działalność figuranta, prokuratura wojewódzka zleciła w całości do prowadzenia Wydziałowi Śledczemu Komendy Wojewódzkiej MO Katowice. Z uwagi na obrady pierwszego Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarność figurantowi nie przedstawiono zarzutów, gdyż mogłoby to przysporzyć mu popularności. W związku z wyborem Aros Płochowskiego w skład Komisji Krajowej, Komisji Zakładowej Huty Katowice oraz Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Dąbrowie Górniczej podjęte zostaną w stosunku do wymienionego dalsze działania operacyjne, jak również śledcze. Koniec dokumentu. O tym, jakie nieraz bzdury, tylko przemieszane z prawdą, zawierają dokumenty Służby Bezpieczeństwa, świadczy poniższy tekst sporządzony w Dąbrowie Górniczej 26 stycznia 1983 roku. Preparowano to chyba specjalnie pod przygotowywany mi wówczas proces o zbrodnię spisku przeciwko PRL. Tak mierną intelektualnie tempotą myślenia i pogardą dla faktów, choćby najprostszych, byle tylko jaśniał cel oskarżenia, operowano podobnie w latach stalinowskich. Cechowało to zwłaszcza operujących w Polsce towarzyszy sowieckich. I tutaj cytuję. Notatka urzędowa z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego o Andrzeju Rozpłochowskim. Andrzej Rozpłochowski, syn Edwarda, urodzony 7 września 1950 roku. Gdańsk, zamieszkały Dąbrowa Górnica, ulica Czerwonych Sztandarów 94/115. Wymieniony pracował w Inowrocławiu w zakładach naprawczych taboru kolejowego w charakterze maszynisty kolejowego. Już wówczas nawiązał kontakt z czołowymi działaczami KSS KOR, od których otrzymał zadanie zatrudnienia się w Wydziale Kolejowym Huty Katowice. Podejmując pracę w Hucie Katowice, od samego początku prowadził utajoną działalność antypaństwową. W okresie pierwszych strajków w 1980 roku był ich inspiratorem i organizatorem. Działalność tą poprzedził licznymi wyjazdami w inne rejony Polski, a w szczególności do Gdańska, celem utrwalenia kontaktów, zdobycia informacji i otrzymania instruktażu do podjęcia działań na terenie Huty Katowice. Pracując na Wydziale Kolejowym Huty Katowice, zgromadził wokół siebie innych zagorzałych przeciwników politycznych. Pracując jako maszynista kolejowy, mógł się poruszać po liniach kolejowych wewnątrzzakładowych, co ułatwiło mu nawiązywanie kontaktów i w konsekwencji wywołanie strajku całego kombinatu metalurgicznego Huty Katowice,
w dniu 29 sierpnia 1980 roku od godziny 18, który trwał do dnia 31 sierpnia 1982 roku do godziny 24, mimo podpisania porozumień w Gdańsku i Szczecinie. W początkowej fazie nie został wybrany przewodniczącym Komitetu Strajkowego z powodu braku zaufania wśród załogi. W toku tego strajku przewodniczącym wybrano Marka Fabrego, który upił się, zabrał dokumenty i wówczas przewodniczącym mianował się Andrzej Rospłuchowski. W imieniu Komitetu Strajkowego prowadził rozmowy z ówczesnym dyrektorem Huty Katowice, obywatelem Zbigniewem Szałajdą, a następnie z wicepremierem Kopciem. Podczas tych rozmów był ordynarny i arogancki. Pomagali mu Kazimierz Świtoń, mecenas Siła Nowicki, Grażyna Rojowska, Bogdan Borkowski, Wiesław Szanowski, Bogusławski, Krzyżewski i inni. Podpisane wówczas porozumienia daleko przekraczały swym zakresem porozumienia gdańskie i szczecińskie. Od autora to jedno z nielicznych sensownych stwierdzeń w tym dokumencie. Kontynuuję cytowanie. W dniu 4 września 1980 roku w hali widowiskowej w Katowicach odbyło się spotkanie załóg województwa katowickiego z Lechem Wałęsą, Kazimierzem Świtoniem i Andrzejem Rospłuchowskim, podczas którego Rospłuchowski powiedział m.in. Przez Polskę przetoczy się walec, który wygniecie całe czerwone robactwo. Od tego czasu zaczął jeździć po zakładach pracy w całym województwie i występować publicznie na spotkaniach załóg pracowniczych, a wypowiedzi jego miały charakter antysocjalistyczny. On i grupa działaczy jemu podobnych utworzyli Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność w Katowicach przy ulicy Stelmacha 1, gdzie pełnił rolę przewodniczącego. Podczas tej działalności Komisja Rewizyjna Związku ustaliła, że Andrzej Rospłuchowski nie może się rozliczyć z kwoty około 1 miliona złotych. Sprawę tą przedstawiono jednak jako wewnątrzzakładową i nie przekazano protokołu z kontroli do organów ścigania. W tym okresie Rospłuchowski pokazał swoje oblicze moralne, uczestnicząc dzień w dzień w libacjach alkoholowych, nawiązując również wiele kontaktów z kobietami. Należy zaznaczyć, że po podjęciu pracy w kombinacie metalurgicznym Huta Katowice Andrzej Rospłuchowski na teren Dąbrowy Górniczej podstępnie sprowadził swoją żonę, aby otrzymać mieszkanie. Po otrzymaniu mieszkania nawiązał kontakty z różnymi kobietami i wyrzucił żonę z mieszkania. Nie łożył na jej utrzymanie ani na utrzymanie dzieci. Żona jego napisała z Inowrocławia pismo do działu kadr Huty Katowice, aby zasiłek rodzinny pobierany przez Andrzeja Rospłuchowskiego przesyłano bezpośrednio na jej adres. Podczas walnego zgromadzenia delegatów rejonu Śląsko-Dąbrowskiego w maju 1981 roku nie został wybrany do władz związku w województwie katowickim, a mimo to pozostawał w zarządzie jako funkcjonariusz związku i otrzymywał duże pobory. Prowadził nadal aktywną i agresywną działalność antysocjalistyczną.
Na ogólnopolskim zjeździe w Gdańsku zostaje wybrany członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, przejawiając tam bardzo aktywną działalność antysocjalistyczną. Fakt jego dwuznacznej sytuacji w zarządzie regionu Katowice skłonił go do podjęcia kroków organizacyjnych zmierzających do utworzenia Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Dąbrowie Górniczej. W listopadzie 1981 roku wymusił na władzach miejskich przydzielenie lokalu w centrum miasta, z którego podejmował działania inspiratorskie i propagandowe. W dniu 13 grudnia 1981 roku na dworcu w Katowicach został zatrzymany i internowany. Wykonano egzemplarzy 4, Plutonowy, Andrzej Bocianowski. Koniec cytatu.